Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Czwarty do drużyny. Tak to wygląda aktualnie po tych pucharowych weekendach, ale kiedy tak patrzę na twój nastrój, no to tak mogło być dużo lepiej chyba. No zdecydowanie mogło być lepiej. Bardzo się męczyłem tu podczas tych zawodów, tak samo w piątek, tak samo w sobotę i dzisiaj. No nie szło to do końca tak, jakbym chciał, no ale cieszę się, że tam jakieś kolejne punkty wpadły. No przecież kochamy skoki narciarskie, no to jak to mogłeś się męczyć? No widzisz, tak to już czasem bywa. Czasem to, co kochamy, też nas męczy. Ty jesteś na tym etapie początkowym jeszcze sezonu dobrze taki dysponowany fizycznie, bo dziwne to wszystko jest. 3 tygodnie przerwy, teraz 2 tygodnie przerwy. Czy to, co ma być takie, wiesz, takie, taka top forma, to dopiero nadejdzie? No mam nadzieję, że to dopiero nadejdzie. Teraz faktycznie takie to trochę dziwne, bo tu trochę poskaczemy, trochę zaś przerwy, nie jesteśmy do tego na pewno przyzwyczajeni. No i myślę, że wszyscy by już chcieli, żeby to faktycznie tak duszyło, że cały weekend byśmy startowali, wejść w ten rytm taki startowy i móc pokazywać się co tydzień na skoczniach. To takie pytanie jeszcze neutralne bardzo. Powiedz, o co w tym wszystkim chodzi? No bo spędziliśmy tutaj 4 dni, marzniemy, palców nie czujemy, nosy odpadają, mimika zastyga, a my tutaj co roku przyjeżdżamy i chcemy więcej. No ale to chyba o to chodzi. No, mamy tu, myślę, jedną z najpiękniejszych zim w Pucharze Świata. Mi osobiście to miejsce bardzo się podoba. Jest zawsze pięknie, zimowo. Na pewno nie słonecznie, tylko mroźno i wiecznie niestety. No ale faktycznie gdzieś tu często spotykamy się z ciężkimi warunkami, bo lubi tu troszkę powiać. Aczkolwiek ten weekend był, myślę, że naprawdę jak na ku samo bardzo, bardzo fajny. Udało nam się fajnie podywalizować w fajnych warunkach. I miejmy nadzieję, że przyszłe lata będą jeszcze lepsze. A w T-Tease to też takie wczesne skakanie. Nie aż tak bardzo, ale nadal wczesne. No wczesne. Miejmy nadzieję, że ten ścieg tam jakoś skombinuję, bo słyszałem, że jakieś problemy. Dowieziemy z Tadeuszem w taczkach z Kaszub. Damy radę. Trzymam cię za słowa.